to piłkarski Olimp, creme de la creme, wielki finał UEFA Champions League. Dostać bilety na to spotkanie niemożliwe. Zapraszamy na stadion Tottenhamu. Każdy finał rozgrywek UEFA Champions League to prawdziwe święto. To osobny rozdział w dziejach europejskiej piłki. Dziś zaś na naszych oczach zapisze się kolejny taki rozdział. Już za chwilę raz jeszcze rozpocznie się batalia o najwyższe laury Starego Kontynentu. Tomasz Smokowski, Jacek Laskowski, zapraszamy. Juventus zmierzy się z Barceloną. Finał UEFA Champions League elektryzuje wielomilionową publiczność. Spotykają się tu współcześni gladiatorzy, a wyniki i nierzadko przebieg tych spotkań są pamiętane przez długie lata. Czy i dzisiejszy finał będzie taką wielką historią? Na to liczę. Czekamy na walkę, na gole, na charakterystyczne przez lata pamiętane piękne chwile. Oto pierwsza jedenastka Juve na ten mecz. Wszystko wskazuje na to, że zagrają w formacji 1-3-5-2, prawda? Zgadza się. Liczą najwidoczniej, że takie ustawienie pozwoli im dominować na całym placu gry. Przy takiej taktyce pomocnicy odgrywają kluczową rolę. Zwłaszcza na skrzydłowych spoczywa duża odpowiedzialność, bo muszą zarówno cofać się do obrony, jak i dostarczać piłkę ze skrzydeł napastnika. Widzimy teraz jedenastkę Barcelony. W bramce Marc-André ter Stegen. W obronie Araujo wystąpi razem z Andreasem Christensenem. Rafinha oraz Ansu Fati zagrają na bokach pomocy. Wysuniętym napastnikiem będzie Robert Lewandowski. Jest pierwszy gwizdek, proszę Państwa. Oglądajcie z nami pierwszą połowę wielkiego finału UEFA Champions League. Fati przy piłce. Jordi Alba. Barca ładnie buduje akcję, są coraz bliżej bramki. Szuka dośrodkowaniem Lewandowskiego. No, takie strzały głową może bronić cały dzień. Ani chwili zawahania i zatrzymuje piłkę przed linią bramkową. Nie daje się teraz zatrzymać. I teraz Pedri. Znowu mają piłkę. Angel Di Maria. I teraz Juventus atakuje skrzydłem. To będzie korner. Krótko rozegrany, stały fragment. Jest szansa, uderza i uderzenie zablokowane. Ha, dawno tego nie mieliśmy. Rzut rożny. Ciekawy wariant krótkiego rozegrania. Juventus wznowi grę od linii bocznej. Cuadrado ma piłkę pod kontrolą. Niestety.
niestety zepsute to rozegranie koncertowo. Lewandowski. De Jong dostaje piłkę. Uwaga, prostopadłe zagranie. De Jong ma teraz piłkę. Ależ teraz mogło być groźnie. Katastrofie zapobiegła tylko ta interwencja. Filip Kostić. Przesuwają się z piłką w strefie ofensywnej. Mogą zagrozić bramce rywala. Tak, wolał to wyjaśnić. Wybić na rzut rożny. Di Maria mocno z rożnego. Ależ teraz broni. Wydawało się, że jest bez szans. Wykazał się najwyższym kunsztem. To naprawdę była bardzo trudna do obrony sytuacja. Ewnał, ważna interwencja, choć nie bez kłopotów. Fati przy piłce. De Jong dostaje piłkę, ale podanie nie trafia do adresata. Cierpliwie przygotowują natarcie. Póki co mamy remis. Piłka trafia pod nogi Busquetsa. Uwaga, będą prowadzić! Groźnie to wyglądało, ale świetnie teraz obrońca. Rabiot ma piłkę. Uwaga, górna piłka, dobrze pomyślane. Centra na niewiele się zdała, bo obrona radzi sobie w tej sytuacji. Opłaciło się przycisnąć. Co teraz? Uwaga, świetne prostopadłe podanie. Wspaniale spisał się teraz Ter Stegen. Andreas Christensen. Jules Koundé. Z piłką Pedri. Robert Lewandowski. Dobrze teraz Barcelona, do bramki niedaleko. Ośrodkowanie mogło być lepsze. Bez trudu połapali się przeciwnicy. Ładnie, za plecy obrońców. Jednak nie, nie będzie zagrożenia z tej piłki. Udane przejęcie. A więc tylko o minutę dłużej potrwa to spotkanie. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Słychać gwizdek? Czyli to już. Gramy. Przed nami druga odsłona tego wyjątkowego finału UEFA Champions League. Nie ulegają presji, mimo że ciągle remis. Teraz pora strzelać. Kostić przy piłce. Proszę, odważna i skuteczna interwencja. Rafinha. Robert Lewandowski. Był tam dobrze kryty. Dośrodkowanie zatrzymuje się na pierwszym przeciwniku. Cuadrado. Cuadrado. Dobrze teraz przerwał akcję. Mogło być groźnie.
Bardzo niebezpieczne teraz dogranie. O, naprawdę dobra obrona. Nie będzie centry. Krótkie rozegranie. Zdecydował się teraz zejść do środka. Uderzył tak mocno, jak niecelnie. Może następnym razem, choć szkoda tej okazji. A zatem akcja, reakcja. Mamy zmianę i w jednej, i w drugiej drużynie. Nie wiem, co się dzieje. Obu drużynom czegoś dziś brakuje. Mają ogromne problemy z przedostaniem się pod bramkę rywala i oddaniem strzału. Oby nam się ten mecz rozkręcił. De Jong. Jules Koundé. Do Pedriego. Barca ładnie buduje akcję. Są coraz bliżej bramki. Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Rabiot ma piłkę. Angel Di Maria. Adrien Rabiot. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Ousmane Dembele. Z piłką Robert Lewandowski. Dusan Vlahović. Rabiot ma piłkę. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Paredes. Podanie do Vlahovicia. Juventus stracił piłkę. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Końcowe minuty spotkania i szansa na... Jest! Tak! Barcelona! W samej końcówce finału UEFA Champions League. Chyba wygrają! Przyjrzyjmy się tej akcji. Znakomite to ostatnie podanie za linię obrony. Bramkarz dał sobie bić gola przy krótkim słupku. Zmieścił to strzelec. Do końca nie zostało wiele i ten gol może rozstrzygnąć o wyniku. Paredes. Adrien Rabiot. Podanie do Vlahovicia. Dobrze gra ciałem. Zastawia się z piłką. Czy zdołają mu ją odebrać? No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Jak to rozegra? Jest okazja do kontry. Będzie ostateczny cios. Filip Kostić. Tablica świetlna w górze. I już wiemy, że przed nami jeszcze 2 minuty grania. No, to nie mogło sprawić mu żadnych problemów. De Jong. I tym samym mecz dobiega końca. Mamy zwyciężczynię turnieju. Gdy jedna strona triumfuje, druga rozpacza. Zapisała się nowa karta w historii. Proszę tylko spojrzeć na ten kontrast emocji. Zwyciężczynie promienieją, przegrane muszą natomiast pogodzić się z porażką. Ale zdecydowanie, wygrały lepsze. Widać, ile to dla nich znaczy. Co za duch walki. A te
teraz przed zawodnikami ceremonia, o której śnili przez cały sezon. Już za chwilę piłkarze Barcelony odbiorą trofeum za wygranie tegorocznej UEFA Champions League. Już za chwilę ten puchar będzie ich. Już za chwilę kapitan drużyny wzniesie go przed swoimi kolegami. Tak się właśnie przechodzi do historii futbolu. Tylko sekundy dzielą nas od tej chwili. Ekscytacja piłkarzy sięga zenitu i oto ten moment. Trofeum wędruje w górę. Klubowi mistrzowie kontynentu szaleją ze szczęścia, a trybuny świętują razem z nimi. Ten zespół rzetelnie sobie na ten triumf zapracował. W trakcie rozgrywek nie brakowało trudnych chwil, ale pokazali charakter i umiejętności. Oto piłkarscy królowie Europy. A teraz triumfatorzy podbiegają do świętujących na trybunach kibiców. Prezentują im teraz trofeum za wygranie tych rozgrywek i wraz z nimi celebrują tę wyjątkową chwilę. To tylko pokazuje, jaka więź panuje między drużyną a fanami. Piłkarze chcą okazać wdzięczność tym, którzy są z nimi na dobre i na złe. Naprawdę rzadko kiedy widzi się na stadionach tak piękne sceny. Pora na pamiątkowe zdjęcie. Zwycięzcy UEFA Champions League już się ustawiają. Trudno piłkarzom Barcelony spokojnie ustać. Rozsadza ich energię, ale ten moment będą wspominać latami. Panowie, chwila powagi.